Witam was bardzo serdecznie w kolejnej części, czyli w Czarze Ognia Lego Harry Potter. Tak, my się wybraliśmy na mistrzostwa, to były Quidditcha chyba, tak, o ile dobrze ja pamiętam. No, ale niestety pojawili się śmierciożercy, czyli tacy jakby wysłannicy Voldemorta i tutaj chcą coś nam zrobić złego. Czekajcie, dziewczyny. My tutaj sterujemy ogólnie tą Ginny i Hermioną, tak? Z tego co ja widzę. Dobra. Wiadomo, jak zwykle pieniążki. Czy my tutaj się nastawiamy na walkę? Tego to ja nie wiem. My będziemy walczyły. No coś tam go w niego uderzyłam, ale... sobie poszedł. Dobra, coś ugasiłyśmy. No i co? Tutaj trzeba pomóc, a my tego zaklęcia nie mamy. Ginny, masz jakieś takie coś? No nie. Nie wiem, jak te kłódki otwierać. Nie mam pojęcia. Serio. Tego niestety nie pomożemy. Niezła tu jest panika ogólnie. Wiecie, śmierciożercy raczej nie są łaskawi. A z którą stronę iść? Dobra, pójdziemy sobie najpierw tutaj. Serduszko mi uciekło, no super. Fajnie, jakbyśmy się nie podjarały, nie?
Nie wiem, czy one się tam mogą podpalić, czy nie. Nie mam pojęcia. Opsa. Pieniążki. Tutaj trzeba jakoś ogarnąć sprawę. O, było przez chwilę, dobra. Pomogłyśmy, dobra. Dobra, tam do góry, ale jeszcze tu. Spadaj mi stąd, no i tu. No ja teraz nie wiem, gdzie jest droga poprawna. To jakieś zaklęcie też, którego nie mamy. Właśnie te rzeczy, które się świecą na czerwono, też tego nie ogarniam. Wspomniałam, jest ta książka. Ja nie pamiętam, jak... w jaki sposób na nią był. Haha, super. Zjadło mnie hit. Nie, tu flagę, nie ludzi. Dobrze, kisnę z tego. Na 8. Ty! Serio? Uderzył mnie. No jak? Aha, tu już byliśmy. Dobra, to się łączy. Okej. Bo pieniążki złote mi uciekają. Dobra, tutaj kotek ma kopane.
Nie wiem, jak na tą książkę. Dobra, bo tutaj mieliśmy gdzieś kopane kotkowe. Mhm, tutaj. A co to jest za... Niewidzialny. Aha. Ojej, utknęła mi postać, spoko. Ej, ale ja chciałam tą wodę tam, halo, wylać. No co za oszukana gra, znowu. No, zakończyło mi. Oszukana i tyle. Hermiona, jak se rządzi, oczywiście. Ach, dobra, jesteśmy jeszcze, no ale niestety już tamtej szansy na tamto nie mam. Głupia. Jeszcze złoty pieniążek, Karmiona, no co ty... Mhm, jest, ale nie mam. No, musimy tego Harego ratować, czy coś. Mam dużo pieniążków. Kopane. Takie coś. Aha, tutaj, dobra. Starsza droga widocznie, ale tam jeszcze było rzeczy trochę chyba. Dwa na pięć, okej. Okay.
Tutaj jeszcze tak jeden pieniążek był. Dobra. Możemy iść. Matko, dużo tutaj tego jest bardzo. Nie widzę tutaj pociąga. To było. Dobra, i teraz ona tu włoży tu. No i git. Jak to otworzyć? Nie ma. Nie chcę tego kwiatuszka. No to nie. Okej, mamy go. O matko. Walczymy? Pewnie. Dobra. Nie, trzeba jakieś inne zaklęcie chyba wybrać. Jezus, boguje się. Kim ja w ogóle jestem? Chciałabym się zmienić w... No, wrona na przykład. Aha, ja umarł, spoko. Jest tu możliwość grania Hermioną? Jest. No kurde, jakoś trafiała, może...
w nich, to było fajnie. Nie wiem, jakiego zaklęcia tutaj używać za bardzo. Jeszcze węże, spoko. Stałam. Masakra. Trudne to. Kurczę. Jeszcze węże, ale gdzie te węże są? Co chodzi? Dwa węże do pokonania. Gdzie one są, te węże? Jeden jest. A drugi? Że pan się zbagował, tak? O, jest. Teraz co? Aha, teraz na nowo, spoko. Matko. Przyjmij mi komuś. Sakra. Nie wiem, czy to już. Hi. Nie. Klockowy. Są jakieś ciuszki chyba do odblokowania, nie wiem. No jak skąd te reszta tych części miałam wziąć tutaj? No matko, słabo. Continue, continue. To co ma być? Aha, tak, przyjechali. Z różnych szkół. Na ten konkurs, nie? Na ten igrzyska, jakby można powiedzieć. Profesor Moody, spoko. Fajnie wygląda. Ten jest dobry. To jest co? Chyba Wiktor Król. Wszystkie laski już podniet. Ale ta muzyka jest taka jak z filmu, jak dla nas uczniowie z danej szkoły. To od Hagrida będzie lasencja. No tak było. Mm.
Okej. Oj, sorka. Sorry, Hermionka. Dobra, idziemy sami. Jak już jest strzałka, to wiemy gdzie. Jakaś pani, kto to jest? A to jest ta! Rita Skeeter, co wywiady przeprowadza. Walnięta baba na łeb, nie? Tutaj, dobra. Tam są złote te monetki. Ciekawe, jak je zebrać. Aha, bo oni przygotowali eliksir, że... w sensie takim, że ta czara ognia jest zabezpieczona... Albus Dumbledorium zabezpieczył tak, że jak się tam nie osiąga danego wieku, no to nie można zgłaszać swojej kandydatury. Hermiona, chodź tu. Ty jesteś mądra, masz książkę. No i Fred i George oczywiście próbują... złamać to zaklęcie, jak zawsze, jak to oni. I wymyślają, jak tu się przebić przez to. Dobra, Hermiona, ułożyłaś tam coś? Aha, my to będziemy przygotowywać z nimi, tak? No, o, rozwaliłam kłódkę. Wow. A to co jest? Chciałam to dać niby. O Jezu, Hermiona, czekaj. Zaraz tutaj parszywek wkroczy do akcji. Moment. Źle. Jeszcze raz. Ciągnąć. Są różne te rzeczy. No i co? Ma być fioletowy. Kolory nam nie zgadzają. Teraz kolor zielony. Dobra. Dobra, no to i tak nam nie pomogło, nie pomogło. Gdzie jest ta Hermione? Nie. Dawaj, kota. 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 Tu. Mógłbyś trochę ogarnąć tubka? Tu się da przejść tak, nie? Hit po prostu.
Aha. Co się z tym ptakiem zrobiło? O, dawać mi banana. Ale ja i tak wiem, że to się chyba nie uda, nie? Aha, bo to oni sobie będą pili, spoko. Ale z tego co wiem, to im to nic nie da. Hermiona już się śmieje. Ja sobie kupiłam tam ten zbieranie tych poduszków. Tych klocków, ale co, to się nie zaliczyło, czy co? Mogę jej zrobić? Hehe, czekaj, coś cię w bańkę wsadzę. Coś wredna. Idziemy. Hello. Dobra, idziemy. Teraz będzie czytanie nazwisk z czary ognia. Aha, nie, wrzucajmy. No, No. Nie udało się, no niestety. To jest Wiktor Krum. O, nie pamiętam, jak ona się nazywa. Cedric Diggory ma. I Harry Potter. No, teraz się będą zastanawiać, czemu, skoro on nie ma tyle lat, żeby móc wrzucić swoje nazwisko do czary. Idzie na opiziel. No, także tak się to stało. Aha, Harry poszedł na dywanik, okej. Okay. To my sobie idziemy dalej. Aha, bo to bebek wyskakuje, dobra. No, chciała tą kłódkę w końcu tutaj rozwalić. No, hello. A to się nie da. Nie wiem, jakie zaklęcie jest do tego potrzebne. Dobra, idziemy. Harry, jesteś! Wejdziemy do Hagrida. O, katusze, czekajcie. Pniączki, Malfoy! No, nara. Nie będzie sobie fikać, nie? No właśnie. Kwiatuszek tu jest nowy. Czemu on ma rośliny na głowie? Idziemy. Idziemy my wszyscy.
Pa! Aha, bo Hagrid idzie na randkę z tą babką. Pokaże nam, jakby zdradzi nam wskazówki, takie jakieś tam niewielkie informacje na temat pierwszej... pierwszej, jak to się mówi, Boże, pierwszej rozgrywki? Nie, ja nie potrafię się wysłonić. Pierwszej rundy w tych całych mistrzostwach. 1 na 9, okej. Okay. Ale przepraszam, pniążki chciałam zabrać, tak? Hagrid, bo tak nieco troszeczkę mi przeszkadzasz, zaraz mi smok zjara. Aha. Proszę, jedzonko. O, mami. A my tu mamy pieska? Okej, okay, dobra, dobrze wiedzieć, bo będzie kopał pewnie. Ty jesteś duży, właśnie. Powinieneś dosięgnąć. No dobra, ale momencik. No to się nie da wejść, tak? Może od innej strony. Dobra, chodźcie szybciutko. Nas nie zjarało. Teraz będzie kopać. Znowu to czerwone zaklęcie na tej skrzynce. No i ja nie ogarniam, niestety. Serduszko, serduszko. Ej, przeszkadzacie mi. Przepraszam. Ojeju, jeju. Aha, bo nic się nie da przejść, dobra. No tą lampkę, to nie ta... Nie, chyba nie.
Czerwone, żółte. Dobra. No ja wiem, tylko nie potrafię z tym sterować. Czerwone. Żółte. Zielone, żółte, niebieskie. Bo było czerwone, żółte, niebieskie, zielone. Czerwone. Żółte. Źle, no jak to sterowanie jest okropne. Czerwone, żółte, niebieskie, zielone. O Boże. Czerwone. Żółte. Niebieskie. Zielone. Nie chcę już więcej. Poszedł spać. O, niuniuś. O Boże! Spadłam i umarłam. Brawo ja. Bardzo dużo tych smoków tutaj jest. A gdzie my idziemy teraz? Aha, muszę przez... No, wiedziałam. Dobra. Mnie zjara. Hagrid, ale... Przesuńcie się. Boże, psa zrzuciłam. Nie, dramat. A w tym nie ma wody. Piesu teraz. Piesu. Tutaj jest potrzebna. Woda. Się ugasi, czy nie za bardzo? Widzę, że nie za bardzo. No i co? Mam tą miskę wziąć ponownie. To znikła. Chyba, że pojedynczo. Starczyło wodzi. Dobra. Chodźcie. Aha, no pewnie.
Okej, okay, on to rozwala, dobra. Tu jeszcze jakbyś mógł, co? No, no. Co to są za zaklęcia na to? Na te czerwone rzeczy. O nie, coś tak głupo, głupie, nienawidzę tego. Uwielbiam po prostu. Robienie tych mostów z tych klocków i przechodzenie po tym to jest jakiś dramat. Nienawidzę, no ale ty weźmiesz tutaj ten, ogarniesz? Czekaj, stary, może przeskoczymy. Dobra, nie będziemy się bawić tymi klockami, bo to i tak nam nic nie daje. Tam słyszałam. I o co tu chodzi? Gdzie jest Hagrid? Nie ma, spoko. Jeszcze są te grzybki. Aha, dobra. Przepraszam. O Boże. Co teraz? Co to ja mu zrobiłam? On się musi odmienić chyba. Dobra, odmienił się. Pojęcia. Tutaj tego też nie mogę rozwalać. Już? Uciekł chłop po płochu. Na przykład o co tu chodzi? Nie mogę nic z tym zrobić. Hagrid? No nie. Dobra. Boże, co to było? Aha, niewidzialny idzie. Dobra, rozumiem. Nie, no to nie działa to światełko. Nie da się tego przeskoczyć.
Jak to zrobić? Boże, pana rytynę niewidka przecież mam, tak? Hit. Okej. Dobra, przeszłam. Idę, panowie. Czemu tu się nie da przejść zaś? Coś miałam tam u góry jeszcze zrobić. Okej. Boże. Co tu, jak to teraz to... A, może ja tędy mam przejść po prostu. O co w tym chodzi? Bo ja nie kumam. Ja to mogę podnieść, tak? No i co? O kurde. Idę. Para. Dupka mi przysmażyło. No. To jest tym kwiatkiem, kisnę. Och, pani już tak długo czeka. Okay. Chyba się jej nie spodoba randka.